Rozpoczęliście od ślubu cywilnego w twoim domu, jeżeli dobrze podejrzewam. W waszym domu. Czy to była niespodzianka dla wszystkich? Bo tak jak podglądałem na Insta Stories, to mówiłaś, że przygotowujemy się do sesji zdjęciowej. Słuchaj, to była totalna niespodzianka, włącznie nawet z naszymi bardzo bliskimi przyjaciółmi, bo my nie wiedzieliśmy do ostatniej chwili, czy to się na pewno uda. W związku z tym, wiesz, nie jest dzisiaj łatwo przekonać urząd też stanu cywilnego. Akurat mieliśmy wielkie szczęście, bo trafiliśmy na cudowny urząd stanu cywilnego w Konstancinie, na wspaniałą kierowniczkę tego urzędu, która jeszcze była taka niesamowicie empatyczna i tak, wiesz, jak najlepiej chciała dla nas i zgodziła się na to, żeby przyjść do nas do domu i udzielić nam ślubu. W związku z tym my do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy, czy to będzie, wiesz, czy w domu, czy to będzie w urzędzie stanu cywilnego, więc postanowiliśmy nic nikomu nie mówić do ostatniej chwili. To jaka została podana przyczyna tego, że powinni was jednak odwiedzić bliscy tego dnia? Najbliżsi przyjaciele i nasi rodzice wiedzieli, że to będzie ślub i to wiedzieli przez ostatnie 24 godziny przed ślubem. Ślub w Warszawie to była jedna rzecz, a w Grecji były dwa wielkie wieczory. Pierwszy był ten premierowy, który nazwałam dress code sequins and feathers, czyli wiesz, cekiny i pióra, czyli w ogóle mówiłam swoim wszystkim przyjaciółkom i mówię, dziewczyny, zakładajcie z szafy wszystkie sylwestrowe kiecki, ile fabryka dała, bo nie wiadomo kiedy znowu przyjdzie ten moment. Dlatego ja specjalnie zrobiłam ten pierwszy wieczór taki ultra glamour. W związku z tym wszystkie moje dziewczyny ubrały się przepięknie, wystroiły, wiesz, ubrały, umalowały. Natomiast drugi wieczór to była ceremonia weselna i dress code był white, no shine, czyli biały, matowy. I bo ja chciałam, ja wcale nie potrzebowałam się wyróżniać, bo ja wiedziałam, że ta sukienka i tak się wyróżni. Natomiast wiesz, to przepięknie wygląda, kiedy wszyscy na tle takiego jeszcze niebieskiego nieba są na biało. I dlatego nawet specjalnie przełożyłam tą ceremonię o godzinę wcześniej z 17.30 na 16.30, żebyśmy w tej pięknej atmosferze i tej scenografii mieli jak najwięcej czasu na to, żeby każdy sobie zrobił zdjęcia. Tym bardziej, że kwiaty mieliśmy ułożone w podwójne skrzydła, które są symbolem też takiego greckiego oka i skrzydeł jednocześnie, czyli symbolu miłości, obfitości i protekcji. Nie miałem żadnych wątpliwości, że zapniesz wszystko, ostatni guzik. Bardzo ci serdecznie dziękuję, życzymy wam ogromu szczęścia. No i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.